Rząd zapowiada zmiany w funkcjonowaniu specjalnych stref ekonomicznych. O tym, by objąć całą Polskę programem ulg inwestycyjnych, premier Mateusz Morawiecki mówi od wielu miesięcy. Aktualnie trwają prace nad zmianami w przepisach, które umożliwią, jak zakłada rząd, rozwój przedsiębiorstw na terenie całego kraju, a nie tylko w niewielkich obszarowo specjalnych strefach. Założenia, na których opierać się będzie zapowiadana zmiana, przedstawił podczas spotkania z przedsiębiorcami prezes Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Leszek Dec. Istotne jest, że przedsiębiorstwa, które posiadają ważne zezwolenia na działalność w obecnych strefach, będą na ich podstawie działać nadal. Natomiast nowe zezwolenia po zmianie przepisów nie będą już wydawane. Ich miejsce zajmą decyzję o udzieleniu wsparcia przedsiębiorcy. Jaka będzie zatem różnica? Pierwsza, najistotniejsza, jak Państwo macie, całkowite odejście od ograniczeń terytorialnych. Każda gmina będzie mogła poszukiwać inwestora, nie mając terenów objętych strefą, i każdy inwestor, inwestując na terenie całej Polski, będzie mógł z tych ulg już korzystać. Druga sprawa, w tej chwili cały czas te okresy funkcjonowania stref były przedłużane. Ostatni okres do 2026 roku. W tej chwili już zgodnie z nową ustawą o wsparciu inwestycji nie będzie okresu określonego datą. Będą terminy, na które wydawana będzie decyzja. Najdłuższy możliwy okres obowiązywania takiej jednostkowej decyzji to 15 lat. Zmianie ulegną także kryteria otwierające drogę do uzyskania wsparcia w postaci ulg podatkowych. Istotna będzie lokalizacja, stopa bezrobocia, kryterium ilościowe i zupełna nowość, kryterium jakościowe pod względem zatrudnienia, innowacyjności, a także zgodności z rządową strategią na rzecz odpowiedzialnego rozwoju, mówił Leszek Dec. Nowością jest też przyszła współpraca zarządów stref, między innymi z powiatowymi urzędami pracy. Mamy być takim pośrednikiem, ponieważ bardzo zmieniła się sytuacja na rynku pracy. W kuluarowych rozmowach przedsiębiorcy przekazywali zarówno swoje uwagi, jak i sugestie zarządowi strefy i obecnemu na spotkaniu ministrowi Jarosławowi Zielińskiemu. Jarosław Zieliński przyznał, że nowe kryteria nie są łatwe, ale... One muszą być wymagające, jeżeli mamy postawić na jakość, na rozwój nowych technologii, na wsparcie obszaru pracowniczego. No, to dzisiaj jest bardzo przecież istotne, a to powoduje podniesienie poziomu społecznego. Zresztą wszyscy wiemy, że dawniej, parę lat temu jeszcze nasz rynek był rynkiem pracodawców. Dzisiaj coraz bardziej staje się rynkiem pracobiorców, bo małe bezrobocie powoduje, że o pracowników, zwłaszcza wysokiej jakości, jest coraz trudniej. A więc trzeba inwestować i w szkolenia, w ich rozwój zawodowy. No, tak powinno być. Przedsiębiorcy ustami Henryka Owsiejewa zwrócili uwagę gospodarzy spotkania oraz ministra, że istotnym wątkiem w ich działalności jest kwestia na przykład automatyzacji produkcji, sprawa innowacyjności. Za niezwykle ważne uznali także powstanie samorządu przedsiębiorców. Jak usłyszeli, postulat jest słuszny i uzasadniony, a zaistnienie Rady Przedsiębiorców przewiduje nowa ustawa. Przedsiębiorcy podkreślali, że zaistnienie Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej bardzo przyczyniło się do rozwoju ich firm i że teraz liczą na to, że przygotowywane zmiany w przepisach będą uwzględniały gospodarcze realia i postęp technologiczny. Życzę, żeby ten instrument, jakim jest specjalna strefa ekonomiczna, dalej dobrze służył rozwojowi gospodarczemu i społecznemu.